Cześć widzowie. Jak zwykle zapomniałem się przywitać, więc witajcie w kolejnym odcinku ze Strzeleckiej. Dobra. Cześć widzowie, przed chwilą odbyła się reparacja bandy. Trochę się szarkwinem zrobiła, bo ona nagle się ucina, ale i tak wszyscy raczej wyjeżdżają tutaj, bo ona przez ostatnie 2-3 metry jest dosłownie płaska. No i jest ogólnie wyższa, wyrównana, nie ma jakichś mód już. Jeszcze nie jest idealna, bo ziemia na górze się usypuje w dół, coś tam do tyłu. I zaraz idziemy testować, bo wtedy ta banda strasznie wytracała prędkość, bo wgniatała. A teraz idę zobaczyć. Wydaje mi się, że będzie szybciej. Ja lecę pierwszy. Jest gorzej! Ona wyprowadza w krzaki! Mój werdykt jest taki, że jest źle. Dziwnie strasznie wyprowadza ta banda. Słabo mi się to pojechało. Prawie z niej wypadłem. I też mnie spowolniła. Na dwójeczkę, jak nie wylecę z bandy ani nic, wszystko pójdzie git, to lecę z bomby i może sobie całą linię od razu polecę. Joho, ale się szybko! Sobie najechać na road gapa, tylko jest taki problem z jednym heblem, że już że tutaj już w okolicach bandy z jednym heblem już nie wyhamuję, muszę lecieć, dlatego nie jestem na 100% pewny. Najadę sobie raz powoli, żeby tam wyhamować, no i zobaczymy, stwierdzę, czy to lecę, czy nie. Dobra. Leciał czy nie? Yo! Byś na blogu? Ale to nie teraz, jak robię... Widzowie, będę leciał road gapa bez przedniego hebla, tam jest 40 na godzinę, więc nie wiem, gdzie się zatrzymam. Trochę się boję, że bo po bandzie jak się będzie chciało zatrzymać bez hebla, to się nie da, już trzeba lecieć od razu. A jak coś pójdzie nie tak, no to jest po mnie.
Jechać? Miłoszek będzie leciał też bez hebla. Przedniego. Cześć widzowie. To by było na tyle. Przynajmniej z dzisiaj, nie wiem, może z jutra jeszcze będzie odcinek. W sensie z jutra, że jeden odcinek z dwóch dni. No siema. Kolejny dzień. Przez najbliższą godzinę, jak nie więcej, będę sam. Znaczy w tym czasie uznałem, że sobie coś tu ponaprawiam. Tutaj mamy problem z tą bandą. Od momentu, gdy Igor ją trochę ruszył, ona się rozpada po prostu. Od samego dołu i się osuwa coraz bardziej. No i trzeba coś z tym zrobić. Najgorsze jest to, że teraz się robi strasznie sucho, a zawsze mi się wydawało, że to było mega mokro. No i nieważne ile razy podsypiemy tutaj ziemią, to zrobi się to samo, dlatego ja już nie wiem, co ja mogę tutaj zrobić. Znowu dosypię teraz ziemi. No i chociaż na jeden dzień się będzie dało tu jeździć. Dobra, widzowie, skończyłem reperować bandę. Może na jedno, na dzisiaj wystarczy, żeby się nie rozpadła znowu. A tak w ogóle to więcej info propos Wiktora, który sobie złamał rękę na tej dwójce. To generalnie na początku była informacja, że nie będzie mógł jeździć do lipca, a teraz, że nie będzie musiał mieć żadnej operacji, ale nie będzie mógł jeździć aż do października, więc mega mu współczuję, że praktycznie cały sezon straci. Dobra, ale wracając do budowania, to tutaj mamy naszą największą chopkę, Road Gapa, która ma dosłownie naturalne lądowanie. Tam ja, no ja je mniej więcej jeszcze jakoś ogarnąłem, żeby się dało na nim lądować. Podsypałem jej w ogóle, bo było śmiertelne, ale no powychodziły korzenie po zimie i w ogóle, więc teraz chyba idę to naprawić. Jedyny problem jest taki, że nie wiem skąd ja będę brać ziemię, ale coś się ogarnie. Dzisiaj jest gorąco, jest sucho, jest duszno, ale jest fajnie. Jest tak ciepło, jeszcze jest marzec, to już jest tak ciepło. Pierwszy. Obojętnie, możesz jechać. Widzowie, tutaj mulda na początku linii jest skonstruowana. Będę musiał to wyciszać, łopie. No i... no i póki co jeszcze nie jest skończone, jak widać. A przed chwilą już dostałem skargę od Gierdzika, że coś tutaj konstruują słabego. Ale mi się nawet ten pomysł podoba, byle to nie było dosłownie pionowa ściana. Ale z tego co ogarnąłem, to nie będzie. Nie wiem jeszcze, jak ja przez to przejadę. Ale trudno. Wow. Cześć widzowie mechanika. Lecimy sobie dropa i gapa. Ojej. Noga mi spada. Oj, chyba uderzyłem GoPro. O, zyskiało. Jakieś konstrukcje tu są robione. O kurde. Żyjesz?
Skończona jest konstrukcja. Skończone jest. Tamten już testował, ale nie nagrałem. Dobra. Kurwa. Co to jest? Wow, daleko. Trochę wolniej muszę. Yeah.